Cześć wszystkim, z tej strony Karolek 95 i chciałem was wszystkich zaprosić na specjal z okazji 3,5 tysiąca widzów, którzy tam sobie pyknęli ostatnio na moim kanale. Przede wszystkim chciałem wam wszystkim podziękować, robiąc dla was taki dość ciekawy montaż. Oczywiście jak najbardziej na niego zasłużyliście. Zapraszam. Zaczęło się tak. Gdzieś w dalekiej krainie. No dobra, z 3 lata temu. Siema kochani, Karolek 95. No i jesteśmy w mojej serii pograjmy w Silent Hill. Będzie to Silent Hill 5 Homecoming. Oczywiście na początku chciałem dodać, że moją inspiracją jest Bungo 21. Tak, nie mylicie się, właśnie ten sam Bungo, który nagrywał poprzednie części Silent Hilla w dobrej serii, która zwała się troszkę inaczej, ponieważ zagrajmy w... Zaczynając tę serię byłem jeszcze totalnie niedoświadczonym gnojkiem, który jeszcze wtedy walił w pompersy. Jak już wcześniej wspomniałem w odcinku, moją inspiracją na tamte czasy był użytkownik Bungo 21, zresztą do dzisiaj jest osobą, którą bardzo miło i przyjemnie się ogląda. No i w tej grze, w Silent Hillu Homecoming, czyli mojej pierwszej serii na YouTube, przeżywałem takie pierwsze jakieś publiczne strachy, wzruszenia. Jezus! O, ale fajne! Myślałem, że będzie pierwsza potyczka. Jezu, ale się przestraszyłem. Po skończeniu serii wszystko ciągnęło się dalej. No cześć kochani, kłaniam się nisko, Karolek 95 i witam w kolejnym Pograjmy Wy. Jest to tym razem Fahrenheit, który wygrał głosowanie. Aż 7 głosami, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczę. Tak, 7 głosami wygrał z grą Dreamfall oraz 9 z Sherlockiem Holmesem. No i co, może krótko o grze, zanim rozpocznę. Kolejną taką serią właśnie na moim kanale był, pamiętam, Fahrenheit, gdzie to sobie Tylerem Milesem, Carlą Valenti i Lucasem Kane'em rozwiązywaliśmy mnóstwo zagadek. I jest to do dzisiaj jedna z moich ulubionych takich gier, do których na pewno będę wracał jeszcze mnóstwo razy, ponieważ klimat w tej grze jest niesamowity. No i pamiętam jeszcze właśnie w tych czasach, co miałem niesamowitą mutację, to jest też fajne. I ludzie do mnie pisali... Kurczę, jak na twój wiek, bo wtedy miałem bodajże 15 lat, czy 14, 15, no, mniejsza. Pisali do mnie, kurde, ten głos twój jednak nie jest aż taki dziecinny. Próbuj. Nie wyglądasz jakbyś, kurczę, twój głos nie wygląda na takiego, jakbyś walił w pampersa. Pip. Trzecia seria była niespodzianką. Cześć kochani, Karolek 95 i witam was w grze niespodziance, jaką jest Dreamfall. Kontynuacja bodajże najdłuższej podróży. The Longest Journey, tak? Czy dobrze? The Longest Journey. Pip. Ludzie, po latach dopiero zauważam, że ja coś takiego powiedziałem. Teraz dopiero zauważam, że mój angielski kulał i kuleje do dzisiaj. Journey. Pip. Więc proszę się ze mnie nie śmiać, jestem tylko człowiekiem z mikrofonem w ręce. Serii na moim kanale było tam strasznie mnóstwo, ale teraz wam pokażę taką serię, która... mnie bardzo przypadła do gustu na tamte czasy i na tamte czasy również wywoływała takiego porządnego rogala na waszych twarzach. Witam was w Pograjmy w Piła. Moi kochani, już pewnie połowa z was odskoczyła od monitora. Najmocniej wszystkich przepraszam, podgłośnijcie jeszcze raz, najmocniej wszystkich przepraszam, musiałem to zrobić. Tak jak mówiłem, seria Piła na tamte czasy przyjęła się bardzo dobrze na moim kanale, byłem z niej naprawdę dumny. Super grało mi się w tę grę, ja bardzo lubiłem tego typu projekty. No i później przyszły momenty troszkę bardziej nieciekawe, czyli włamania na konta YouTube użytkowników takich dość większych, plus mnie takiego tam malutkiego, co mnie troszkę zabolało, zdemotywowało, bo też włamywali się, z tego co pamiętam, na konto Niezapominajki i innych użytkowników. To będzie jedna z ostatnich informacji moich, ponieważ wszystkie filmiki z mojego konta zostały tutaj mała... No, także jak pewnie widzicie, nawet zdarzały się fejle podczas, kurczę, poważnego odcinka, który miał was poinformować o tym, co na chwilę obecną wtedy właśnie się stało. Usunęli tak, Syberię 2, cała Syberia, całe obskure, cała amnezja, tego było naprawdę sporo. Jacka, no Jack był jeden odcinek, także to da się zrobić, wrzucę jeszcze raz, ponieważ mam to gdzieś na pendrive'ie. Na razie więcej nie nagrywałem, zostawili Silent Hilla, Fahrenheita, niektóre odcinki Dreamfalla też po prostu odłączę, Bioshocka też, ponieważ za dużo zostało usunięte. I zawieszę działalność, bo po prostu mógłbym ją kontynuować, gdyby nie to, że zostało usunięte tak dużo filmików. Wtedy nie ma problemu. Niestety został tylko praktycznie Jack Orlando niezaczęty i dwie skończone serie. Pograjmy w Silent Hill i Fahrenheit. Także naprawdę podziękujcie tej osobie, która przyczyniła się do tego. Niech będzie z siebie dumna.
I teraz po latach chciałem podziękować tej osobie, która to zrobiła, czyli włamała mi się na konto i pousuwała tam filmy. Nie wiem, może to była grupka osób, nieważne, bo w tamtych czasach było to bardzo popularne, włamywanie się na konto, usuwanie. Nie wiem, jak to robili, nie moja sprawa. W każdym razie chciałem podziękować, dlatego że nauczyłem się niesamowitego szacunku do swojego kanału, dopracowywania wszystkich swoich projektów, tak żeby wyglądały niesamowicie, żeby każdy odcinek, który wrzucam, był przeżywany też przez was, tak jak przeze mnie. No i przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym osobom, które są ze mną przez te 3 lata, bo to jest naprawdę... Pip. No. Rozwala mózg. 3 lata oglądać tego samego człenia, subskrybować go i być na bieżąco, to jest niesamowite. No. Pip. Żeby na moim kanale nie było też monotonnie, starałem wam się jakoś urozmaicać pobyt na moim właśnie, na moim kanale i wrzucałem piosenki z Creedave'em, które również bardzo dobrze się przyjmowały, o Woldziu, o... Właściwie większość była o Woldziu, jedna była taka na luzie zrobiona o naszej działalności na YouTubie, na które was teraz serdecznie zapraszam, żebyście sobie przypomnieli, jak to wtedy było, jak to jest do teraz, bo do teraz ich słuchacie i to jest dla mnie również niesamowite. Na pozdrowienie zaprosił mnie. To znów jego cień, to on. To znów jego cień, tak on. To znów jego cień. Co rano o godzinie 5 budzi mnie. Fajnie, że jesteście ze mną do tej pory. I mimo tego, że w amnezji były potwory, zakończę na Jacku i podziękuję w końcu. A wy będziecie mogli spytać, gdzie jest ten zasany Woldziu. Jeśli chodzi o refren, to wchodzimy na pełnej. Bawi się tutaj Karolek razem z kumplem Creedave'em. Straszne oczy zezowate i chyba ma też stuleje. Ale bardzo chciałby zostać twoim przyjacielem, więc nie daj mu czekać, nie możesz go zostawić. On bardzo kulturalnie chciałby się z tobą pobawić. Zacznijcie od warca, potem może jazda konno. Jeśli będzie chciał cię ugryźć, po prostu powiedz mi wolno. Może w końcu zrozumie i się z nim zaporożysz. I na naszych oczach piękną miłość z Woldziem stworzysz. W podziemnych przejściach chowa się, wierzcie mi. Pip. I teraz chciałbym wam pokazać coś, czego jeszcze nie było chyba w żadnym specjalu. Poprosiłem was, żebyście wysłali mi swoje opinie na mój temat jako osoby, jako pogrimera. Wysyłaliście je w odpowiedziach tak jakby audio i ja je wszystkie przesłuchałem i zrobiły na mnie naprawdę wow, niesamowite wrażenie. Co możecie tak naprawdę o mnie sądzić? I ja tu oczywiście akceptowałem wszystkie komentarze, wszystkie opinie i wszystkie zostaną teraz ukazane. Także bardzo dziękuję za wysyłane prace i zapraszam. Co sądzą o mnie mistrzowie? Właśnie swoje, moje pierogi, moje. No, zapraszam. Cześć Karol. Powiem ci jedno. Nie będę tutaj owijał w bawełnę, że jesteś... Powiem krótko. Fenolfthaleina. Lubię cię oglądać ze względu na to, że potrafisz przyciągnąć widza swoim komentarzem i nie nudzisz. I to jest jeden wielki plus u siebie. Pozdrawiam, Mitzgate. Jakby to tak ładnie ująć, to znaczy on jest to... Ale wiecie ogólnie, że socjalizm biurokratyczny działa na przykład w ten sposób, że macie dwie krowy, prawda? I rząd zabiera je i umieszcza w oborze razem z krowami innych. Wtedy zajmują się nimi dawni hodowcy kurczaków. Wy natomiast musicie zajmować się kurczakami, które rząd odebrał od hodowców. Rządy natomiast dają ci tyle mleka i jajek, ile zgodnie z przepisami potrzebujesz. Coś takiego. Pip. Karolku, z okazji... 3500 widzów. Chciałbym ci pogratulować tego, że tak wytrwale działasz i mimo wielu złośliwych uwag nadal idziesz do przodu, nadal robisz to, na co masz największą ochotę, czyli nagrywasz mroczne gry. Jak najbardziej uwielbiam twój styl, w szczególności zawsze byłem, jestem i będę pod wrażeniem twojego, zagrajmy z poprzedniego profilu, a mianowicie Alice The Madness Returns. Tak więc mam nadzieję, że zobaczę na twoim profilu jeszcze więcej gier tego typu, a tobie samemu życzę wszystkiego najlepszego, wytrwałości i dalszego zdobywania owocnego nowych widzów, nawet żeby ta ilość miała wynieść nie 3,5 tysiąca, a 3,5 miliona, to tego życzę ci z całego serca, ale przede wszystkim życzę ci tego, żebyś miał pociechę z tych widzów, bo jak sami wiemy, nie samą ilością się żyje. Tak więc gratuluję jeszcze raz, Karolku.
Kurczę, to jest naprawdę... bo się zaraz poryczę. Dzięki jeszcze raz wam wszystkim za to, że jesteście ze mną przez te 3 lata. Niektórzy są nowi, ale też również im dziękuję za to, że subskrybują mój kanał, że na bieżąco oglądają filmy, bo dla mnie to jest naprawdę niesamowite, jak można jednego człowieka oglądać przez ileś tam czasu. To jest, ja nie, chociaż ja też mam tak z niektórymi zagrajmerami, że też ich oglądam ciągle, bo mają bardzo dobre prace. No nic, czego mogę wam życzyć? Życzę wam takiej... takiej wytrzymałości, żebyście zawsze oglądali to, na co macie ochotę, nigdy nie chodzili za tłumem, byli sobą, a nie tak jak sezonowi kibice Barcelony, kiedy raz przegra, to no, dobra, bo ja znowu poruszam tematy piłkarskie, już cały mi się głos trzęsie. Dzięki wam bardzo i zapraszam na kolejne projekty, specjale, które już na pewno niebawem się ukażą. Dzięki, że jesteście, trzymajcie się, cześć!